Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w środę 1 lutego w programie O Polskie o Poranku. To już drugi miesiąc 2017 roku i tradycyjnie witają Państwa Kacper Śnigurski i Iwona Tokarska. Zapraszamy na program, w którym na pewno dzisiaj będzie bardzo smacznie, ale o tym, co w programie, to zaraz, bo najpierw wszystkiego dla najlepszego dla tych, którzy obchodzą dzisiaj imieniny, a jest to Brygida, Sewer oraz Andrzej i 50 innych osób. Z nietypowych świąt mamy dzisiaj Dzień Gumy do Żucia i dla tych wszystkich, którzy żują gumy i jeszcze obchodzą dzisiaj imieniny, zachęcamy do tego, żeby pisać na naszego maila opolskieoporanku@tvp.pl lub pod numerem telefonu 605-605-292. Drodzy Państwo, witamy także wszystkich widzów na Facebooku, bo również tam można nas oglądać przez pierwsze 15, myślę, minut. Drodzy Państwo, dzisiaj właśnie tak jak Kacprze na początku wspomniałeś, będzie smacznie, a to za sprawą naszych gości, którzy przygotują meksykańską przekąskę. Zapytamy się, czy z rana można takie rzeczy jeść. Tam jest nawet tequila, ale nie wiem, czy będziemy mogli się napić. No, miałeś tego nie zdradzać. Będzie także tanecznie w naszym poranku, a to za sprawą dziewcząt, które przyjechały do nas prosto z Nysy. No i myślę, że na pewno będzie widowiskowo na tym naszym środku studia. Ale będzie również bardzo matematycznie, albo tak statystycznie matematycznie na pewno będzie... Tak trochę wiedzy się pojawi w naszym dlatego, studiu. Dlatego, że porozmawiamy o w zasadzie pierwszej olimpiadzie statystycznej, a właściwie z nami jest zwyciężczyni z województwa opolskiego właśnie w tej olimpiadzie, która przygotowuje się do etapu ogólnopolskiego. I pojawi się u nas również pan profesor Janusz Kubicki, który ma nietypowe pasje, zbiera motyle żeby i ma to jedno... bardzo rzadkie gatunki, ale również rozmawiałem z nim. Autografy. Tak, autografy od piłkarzy, ma od Messiego, ale ma też od najlepszego piłkarza w kraju, ale nikt się nie domyśli jakiego, potem pan profesor zdradzi. Oczywiście, będzie z nami także Michał Pogoda, tym razem nie o pogodzie, będzie nam zdradzał internetowe ciekawostki. Dokładnie tak. A tymczasem przenosimy się do Adama Wołka. I tam jest Igor Krzysztof, czyli operator, który pozdrawiamy we dwóch. Adam, widzę, zadowolony, bo tam śniegu mnóstwo ma wokół siebie, zimno, co? Ale pięknie, uroczo jest. Halo Adamie, jaka pogoda dzisiaj? Też będzie padał śnieg? Zgadza się, jest bardzo pięknie, a pogoda jest jak każdy widzi. Sporo śniegu napadało, zima zaskoczyła drogowców dlatego, że się pojawiła, ale zaskoczyła na krótko, bowiem chodniki odśnieżone. Dzisiaj biegunem zimna w naszym regionie będzie Nysa, ale po kolei, bo w regionie na pewno pojawi się sporo śniegu, ale także deszcz ze śniegiem, to w Opolu, gdzie temperatura wyniesie maksymalna 2 stopnie Celsjusza, a skoro wspomniałem o Nysie i o biegunie zimna, to właśnie tam najzimniej, minus 1 stopień Celsjusza i także śnieg może popadać. W Oleśnie 0 stopni, w Kędzierzynie-Koźlu 2 stopnie Celsjusza, a w Brzegu będziemy mieli 3 kreski powyżej zera. Wiatr będzie wiał z prędkością 1 metra na sekundę, ale uwaga, turyści, którzy wybierają się w Góry Opawskie, u ich podnóża na pewno powieje mocniej. Biometr niestety niekorzystny, ale mam nadzieję, że ta piękna aura Państwu ten biometr wynagrodzi. Ciśnienie wyniesie dziś maksymalne 1004 hektopaskale. Oczywiście to wszystko przewidywania synoptyków, mogą się sprawdzić bądź nie. Natomiast sprawdzi się na pewno to, co za chwilę w naszym studiu. A w studiu będzie bardzo muzycznie i bardzo tanecznie. Nice, sweet, fantastic. Bitch upon the ocean, that's a bit tight.
miłosza na tabie daj tak dumać. Hola, signores, signoritas, que będziemy jeść. Kacper, muszę przyznać, że naprawdę do twarzy ci w tym kapeluszu meksykańskim. Bo mnie nie widać pewnie, dlatego. Ale chyba go trochę nieodpowiednio założyłeś. No bo co, miałem 5 sekund, żeby go założyć. Dobra. Ale wąsów nie mam jeszcze. Witamy bardzo serdecznie naszymi gośćmi Magdalena Kondrak oraz Kamil Szczęsny, czyli... No, połączeni ze sobą pasjonaci wielcy gotowania. No to teraz powiedzcie nam, co my tutaj mamy i co będziemy sobie smakować. Bo ja głodny jestem. No, będziemy smakować takosy dzisiaj. Jako taką małą przekąskę, którą wybraliśmy z naszego menu. Jest ona w sumie dość prosta do przygotowania, ale składa się z kilku bardzo ciekawych składników. Tak, pod warunkiem, że się ma placki, które są tak specjalne do z tego. Z czego są wykonane te placki? Albo czy można sobie wykonać tak te placki? Teoretycznie tak, ale są one z takiej specjalnej mąki kukurydzianej, która jest ciężko do dostania w naszym kraju i no i tyle. Aha. Dlatego jest ciężko. Natomiast ale wy sami je wykonujecie? Nie, niestety je sprowadzamy ze Stanów i być może dlatego są też takie... A Stany z Meksyku. Prawdopodobnie tą drogą to wam będzie szło. Tak. Jeszcze tak. Dobrze. I potem, żeby to wszystko było smaczne, potrzebujemy dużo mięsa. I widzę, że jest jakieś, tak, prawda? Tak, potrzebujemy dużo mięsa. Mamy tutaj dwa rodzaje mięsa. Siekaną wołowinę z papryką i z cebulą. Tutaj. No, to może pokażę właśnie tak elegancko, jak to pachnie tutaj. Jak mięso. Mięso. Tak. I mamy kurczaka w sosie meksykańskim. On no, trochę przypomina w sumie no, szarpana. Szarpany kurczak. Czym się charakteryzuje sos meksykański? Jakie składniki właśnie się składają na ten sos meksykański? Przede wszystkim pomidory. Trochę kuminu, trochę cynamonu, na pewno troszeczkę cukru, oczywiście sól i pieprz. I do tego... Nie żartowali. Troszkę ostrej salsy, ale bardzo delikatnie. Rozumiem. Kuchnia meksykańska w ogóle charakteryzuje się takimi mocnymi, intensywnymi smakami i raczej tutaj dominują też, jeśli chodzi o rośliny, to warzywa strączkowe, prawda? Tak. Tak, warzywa strączkowe. My akurat dzisiaj nie mamy farszu, do którego używamy fasoli. Używamy zazwyczaj czarnej fasoli do jeszcze kolejnego właśnie mięsa, które przygotowujemy w lokalu. Natomiast na pewno kuchnia meksykańska nie może się obejść bez awokado, bez świeżej limonki, bez kolendry i myślę bez granatu. No i częściowo też oczywiście jakieś tam ostre takie ostrej jest, papryczki, ostre. Czy pikantnej może, czyli jalapeno. To no akurat tam na jalapeno, ona jest w sumie pikantną papryczką. Nie, czy takie rzeczy można jeść na śniadanie? To można jeść o każdej porze dnia, jak zresztą zaraz się przekonacie. Właściwości zdrowotne jakieś chyba są w takim razie. No tak, w okresie przeziębień zawsze dobrze zjeść coś ostrego. A to jeszcze tak, pytanie, co my tutaj mamy za sosy? To są dwie salsy. Jedna to jest krema, czyli tak naprawdę śmietana połączona z solą i limonką. A drugie to jest salsa roja, czyli salsa na bazie pomidorów. A to przygotowujecie sami? Tak, czy też to jeszcze trzeba? Nie, to są rzeczy przygotowujemy. I to tak na oko jest bardzo ostre? Nie, to jest łagodne. Łagodne, lekko słodkawe. Jedyną ostrą rzeczą z tych wszystkich to jest to... No bo właśnie kojarzy się, że meksykańskie to musi być ostre, tak żeby... Takie konkretne. Oczywiście powinno to takie być, czy przynajmniej pikantne, natomiast no,
przyznajemy szczerze, nie chcemy gdzieś tam ludzi straszyć tą ostrością, bo jednak łagodne albo pikantne dania jest w stanie każdy zjeść. Ostre to już niekoniecznie i to nie każdy lubi. Natomiast ale myślę, że Kacper się dzisiaj skusi. Ja chętnie popatrzę, jak on zionie ogniem później. Spróbujesz. No spróbuję. Tych smaków jest znacznie więcej niż tylko ten ostry, prawda? Jest słodki, kwaśny, słony, to gdzieś tam się wszystko łączy i no, ta ostrość to jest gdzieś tam kropka nad i, ale... Ja nie lubię ostrego, bo ostre piecie trzy razy nawet. Dziękujemy bardzo serdecznie wam. Do was na pewno jeszcze powrócimy, żeby sobie już potem pogotować tutaj elegancko te placki. Strażacy już do nas dzwonili, powiedzieli, że możemy to robić bez żadnego problemu. A tymczasem... My już właśnie usiedliśmy na naszym miejscu, gdzie siedzimy zazwyczaj, czyli fotela, na kanapie. Tak, dokładnie, ale również ktoś tam tutaj usiadł na naszej kanapie. Jest to niezwykle zdolna i młoda osoba. Witamy cię bardzo serdecznie. Naszym gościem jest... dziewczyna, która ma głowę na karku, bo to trzeba mieć głowę na karku do tej olimpiady. A w tej głowie dużo oleju i mózgu. A to prawda. Marta Metelska, zwyciężczyni olimpiady statystycznej na Opolszczyźnie, a także uczennica publicznego liceum nr 3 w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry. Marta, na początek powiedz... Pierwszy raz słyszę o takiej właśnie olimpiadzie statystycznej. Czy to dlatego, że się nie interesowałem czym, czy ona naprawdę to jest taka nowość? Nie, to jest właśnie nowość. To była pierwsza edycja. I na czym ona polega? No, generalnie były zagadnienia ze statystyki, były zadania z matematyki głównie, z geografii ekonomicznej, z ekonomii troszkę. Także wszystko takie pomieszane. No to powiedz, które pytania były dla ciebie najtrudniejsze z matematyki, z geografii? Z czego byłaś bardziej przygotowana? I jakie tam były pytania? Były głównie pytania z matematyki, z kombinatoryki i z prawdopodobieństwa i to właśnie najbardziej mi podpasowało. A najtrudniejsze według mnie były pytania z takiej geografii ekonomicznej, jakby pytania o różne kraje i tak dalej, bo to nie sposób zapamiętać wszystkiego. Czyli to nie było stricte podaj stolicę Meksyku, tylko jakie na przykład? No na przykład jakie jest PKB Meksyku? Mniej więcej coś takiego. Trzeba było na przykład uporządkować kraje rosnące pod względem PKB i tak. No, takie rzeczy. Jak ty się przygotowywałaś do tej olimpiady? Generalnie nauczyciele z matematyki i z geografii pomagali mi, przygotowywali różne zajęcia i książki mi dali, żebym się sama uczyła w domu. Jeśli miałam jakieś pytania, to również ze mną je omawiali, no i tak się jakoś przygotowałam. Rozpoczynało się od takiego testu w szkole, czy od razu był taki etap miejski, powiedzmy? Nie było w szkole, aczkolwiek to były eliminacje i polegały na tym, że w sali komputerowej, na komputerach rozwiązywaliśmy te zadania. Aha, i jak się przygotowywałaś do tej olimpiady? Czy wystarczyło w szkole, czy potem siedziałaś po nocach w domu? Po nocach w domu. No, ale jakieś książki specjalne dostałaś od nauczycieli, czy internet wystarczasz do tego, żeby się nauczyć? Książki też się przydają, bo jak są na przykład właśnie zadania z matematyki, to ciężko znaleźć coś w internecie, więc... A powiedz mi, a jeśli chodzi o twoich kolegów, to czy wszyscy tak chętnie przystąpili do tego testu, do tej olimpiady? Z mojej szkoły tylko dwie osoby łącznie ze mną, więc nie aż tak dużo. A dlaczego ty się odważyłaś wziąć udział w tej olimpiadzie? Są jakieś kuszące nagrody do wygrania? A właściwie są jakieś takie... Najbardziej kuszący jest chyba indeks. Tak, jak najbardziej. Tak, tak. Jaki indeks? Ty już sobie wybrałaś jakiś? Czy jak to teraz wygląda? Są tam różne indeksy na uczelnie w małych miastach, ale przede wszystkim jest opłacone czesne na prywatnej uczelni w Warszawie, ekonomicznej uczelni, więc to mnie najbardziej zachęca. Powiedz Marta, w takim razie, jak to się stało, że ta matematyka jednak jest tą dziedziną, w której czujesz się najlepiej? Czy od zawsze po prostu lubiłaś rozwiązywać zadania? To cię kręci najbardziej? Tak, w sumie tak, bo moja mama jest też nauczycielką matematyki, także to się jakoś tak przejawiło i mnie jakoś do tego od zawsze zachęcała. Także. A w takim razie, czym będziesz chciała się, jakie jest twoje marzenie na przyszłość, czym byś chciała się zajmować? Chciałabym na razie studiować coś związanego z ekonomią, ale co dokładnie jeszcze nie wiem, to ciężki wybór naprawdę. A ktoś ci podpowiada może, zrób to, zrób tamto, siamto? No, każdy stara się jakoś podpowiedzieć zawsze, czy rodzice, czy nauczyciele, ale... To trzeba i tak samemu rozważyć, i tak pewnie na ostatnią chwilę.
Dziękujemy ci bardzo serdecznie, że dzisiaj wpadłaś do naszego studia. Trzymamy za ciebie mocno kciuki. Mamy nadzieję, że będziesz drugim Albertem Einsteinem, chyba że masz jakieś innych idoli, tam nie, Ricky Martinem. Cokolwiek. Dziękujemy bardzo serdecznie. Marta, życzymy ci również powodzenia, bo pod koniec marca ty jedziesz do Warszawy. Nie, co na razie w Opolu jest. W Opolu, tak? Następny etap tego konkursu, rozumiem, tak? No to trzymamy za ciebie mocno kciuki, żeby nasza opolska laureatka poradziła sobie znakomicie także w tym kolejnym etapie ogólnopolskim. I w całym kraju. Rozdaje. Dokładnie, tak? A tymczasem łączymy się z Adamem Wołkiem. A my w zimowej atmosferze, choć nie o zimowym klimacie, będziemy teraz rozmawiać, bo w naszej rozmowie z Janem Morawiakiem, podróżnikiem z Opola, będzie bardzo ciepło. Jan Morawiak był już w Afryce, ale do Afryki ponownie się wybiera. Ale żeby do tej Afryki dojechać, to trzeba przejechać przez kawałek Europy. Kłaniamy się bardzo nisko, panie Janie. Którędy? Witam serdecznie. Którędy? To jest dobre pytanie, bo wiele jest możliwości, wiele dróg. Można lodem, można drogą morską, można nawet samolotem, ale dla mnie to żadna przyjemność. Dla mnie przyjemnością jest podróż rowerem, na piechotę. Dzięki temu czuję, że żyję, widzę piękne krajobrazy, miasta, rzeki, poznaję wspaniałych ludzi. A co widziałem? No, w tej chwili 4 miesiące jazdy. To była fantastyczna przygoda, bardzo, bardzo pouczająca dla mnie. Co mogę polecić? Na pewno zamki nad Loarą, na pewno Lasy Verde, na pewno Somosierra, Guernica, Fatima. A w Afryce takie miejsca, które mogę polecić od siebie, to Rabat, Casablanca, może troszkę przereklamowana, ale warta zwiedzenia. Na pewno Al-Uyun. Al-Uyun to jest miasto na terytorium Sahary Zachodniej. I naprawdę, o ile miasto jest same w sobie mało interesujące, o tyle ludzie są wspaniali. I z tego też względu polecam bardzo, żeby zwiedzać nie tylko Maroko, nie tylko te główne centra, ale również te takie trochę mniej znane miasta, jak właśnie Al-Uyun, Dakhla. A jakie mam plany na przyszłość? Oczywiście zbieram fundusze, żeby tę Afrykę całą objechać, tak jak swego czasu Kazimierz Nowak. No właśnie, bo ci nasi podróżnicy zaznaczyli się w historii. Mówię tutaj o Kazimierzu Nowaku, o którym także i pan wspomniał, ale także na przykład Tony Halik. To są ludzie, którzy zwiedzili niemal cały świat. Pan chce do nich dołączyć? Tak, moją ideą jest zwiedzenie wszystkich krajów na świecie. Zacznę od Afryki, bo to jest kontynent najbardziej... Niedoceniany? Ciężki po prostu i kontynent jest olbrzymi i oczywiście różnice kulturowe, oczywiście również, no niestety, ale to jest bardzo ciężki kontynent pod względem kondycyjnym i w moim wieku najlepiej właśnie zacząć od Afryki, a potem tak powolutku, takie kontynenty jak Azja, jak Ameryka Łacińska, bo te kontynenty są mimo wszystko łatwiejsze do pokonania. Jak spadać, to z wysokiego konia. I oczywiście, jeżeli wchodzić, to tylko do głębokiej wody. Jan Morawiak, podróżnik z Opola, zbiera fundusze, dlatego także i wszelkich sponsorów zachęcamy do tego, by wspomóc naszego opolskiego podróżnika, bo być może będzie to następca Tonego Halika i Kazimierza Nowaka. Dziękujemy bardzo serdecznie. Zauważyłaś, taki filtr jest na kamerach, że Adam chudziutki, taki chudy jest. Popatrz. Nie zwróciłam uwagi, to faktycznie. Zobaczymy, czy takie filtry teraz dadzą na pana pogodę. Mierzysz i ważysz go po prostu zawsze, za każdym razem, jak tylko jesteśmy na antenie, to po prostu musisz Adamowi coś tutaj dopowiedzieć takiego, tak, dogryźć taką szpileczkę, po prostu gdzieś tam wbić. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim widzom na Facebooku. Warto teraz przesiąść się przed telewizorem i tam obejrzeć resztę odcinka, tym bardziej, że już za chwilę, już za momencik pan Pogoda opowie o internetach. Jesteś przygotowany? Panie Pogoda. Dzień dobry, witam serdecznie. Katrze, postaram się zaspokoić wszelkie twoje potrzeby, jeżeli chodzi o moje przygotowanie. Natomiast dla tych z państwa, którzy chcieliby obejrzeć nadal nasz program w internecie, polecam skorzystać z mobilnej aplikacji TVP Stream lub wejść na naszą stronę internetową. Tam również możecie państwo oglądać naszą stację na żywo cały czas. Proszę państwa, trwa okres studniówek. Nasza kamera po raz kolejny zagościła na jednej z nich, tym razem w Zespole Szkół Budowlanych. Sprawdziliśmy, jak bawią się młodzi Opolanie. I mówię o tym dlatego, że film ten obejrzało ponad 15 tysięcy osób w tej chwili na Facebooku, a opublikowałem go w niedzielę wieczór, także bardzo serdecznie się cieszymy z tego powodu. Serdecznie dziękujemy. Jeżeli macie państwo
jakieś zdjęcia ze studniówek albo jakieś inne materiały, którymi chcielibyście się z nami podzielić, serdecznie zapraszam. Proszę wysłać w prywatnej wiadomości i opisać oczywiście, jaka to szkoła. I w miarę możliwości, jeżeli nam się uda, to chętnie opublikujemy właśnie tego typu materiały. Proszę państwa, zima nie odpuszcza. Ja wczoraj wracałem do domu po godzinie 21 i rzeczywiście dość ciężko jechało się po głównych drogach Opola. Mamy tutaj przykład pięknego zdjęcia, które okazuje właśnie, jak Opole wygląda pod śniegiem. Nasz album Biała Opolszczyzna nadal jest do państwa dyspozycji, więc jeżeli macie państwo jeszcze jakieś zdjęcia, z którymi się chcecie z nami podzielić, również serdecznie zapraszam do tego, aby je wysyłać w prywatnych wiadomościach i podpisać autora. Ja z całą przyjemnością opublikuję je właśnie dla państwa w naszym albumie. Kolejną informacją, która wzbudziła radość, jak mniemam, w sercach naszych widzów, jest informacja o naszej obronie narodowej. Adam Malher powrócił do Opola. Więcej na ten temat mówił już Kacper. Kacper się na sporcie zna, ja nie, więc Kacper dużo lepiej państwu o tym opowie. Natomiast serdecznie polecam materiał Adama Wołka, który właśnie opowiada o tym, jak Opolanie witali naszego mistrza. Przepraszam. Kolejnym materiałem, który państwu bardzo się spodobał, był materiał o samochodzie, który służy już ponad 50 lat. Jest to samochód Straży Pożarnej, który mimo tego, że jest już dość wiekowy, nadal jest chętnie używany, mimo nawet tego, że strażacy z tej jednostki posiadają nowy, dużo lepszy sprzęt, nadal dbają o tego 50-letniego, cóż, staruszka. Serdecznie polecam materiał Agnieszki Lisoń właśnie poświęcony temu tematowi. Jeżeli państwo jesteście zainteresowani, zapraszam również na naszego YouTube'a i na naszego Twittera. Tam najświeższe informacje dla państwa przygotowujemy codziennie. Ja już z państwem się żegnam w tej chwili, serdecznie zapraszam w następnym tygodniu, a jeżeli państwo macie jakieś pytania do Kacpra i Iwony, to bardzo serdecznie polecam, aby następnym razem w komentarzach do właśnie live'a pod Facebookiem zadać takie pytanie. Oni na pewno chętnie odpowiedzą. Dziękuję, do widzenia. Michał, ja się trochę przestraszyłam tej deklaracji na początku twojego wejścia. Musimy to sobie wyjaśnić po zakończeniu programu, bo po prostu nie pamiętał, chyba nie do końca pomyślałeś o tym, co powiedziałeś, bo no, muszę ci powiedzieć, bardzo ryzykownie. Tymczasem witamy na naszej kanapie profesora, doktora habilitowanego Janusza Kubickiego. Witamy bardzo serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry. Jednak nie porozmawiamy o tym, czym pan się zajmuje zawodowo, tylko porozmawiamy o tym, czym się pan zajmuje po pracy właśnie, bo to jest no, ciekawa, bardzo ciekawa, nawet magiczna jak dla mnie pasja i szczególnie tutaj chodzi mi o autografy piłkarzy, bo zbiera pan nie dość, że autografy od wielu znanych osób, to również zajmuje się pan, no właśnie, jaką to ma prawidłową nazwę? Lepidopterologia, dlatego, ponieważ motyle noszą nazwę lepidę, a nazwa znaczy dachówkowaty, mianowicie pyłek na skrzydłach motyli jest ułożony tak jak dachówki. I dlatego też nazwa lepidę, a nazwa lepidopterologia, nawiasem mówiąc, w Polsce jest około 200 osób tym się zajmujących, ale są to przeważnie profesorowie rozmaitych akademii. Natomiast sensu stricto amatorów lepidopterologii jest dosłownie kilku. W Opolu nie znam żadnego. Proszę nam powiedzieć właśnie, ten motyl umieszczony w ramce. Co to dokładnie jest? To jest tak zwany mieniak tęczniak, to nawet można widzieć. Mianowicie on jest szary, ale pod słońcem zmienia kolor na kolor niebieski. Wyjątkowo rzadki motyl. Zresztą motyle mają przepiękne nazwy. Najpiękniejsze polskie motyle noszą nazwę paś żeglarz, paś królowej, Apollo, rusałka, admirał. Natomiast ten nazywa się mieniak tęczniak. A to też jest ciekawe, że u nas tak to ładnie brzmi. Po angielsku jest butterfly, a po niemiecku Schmetterling. No ale nazwy są polskie bardzo piękne, naprawdę bardzo piękne, dostępne dla każdego. Z kolei w Stanach Zjednoczonych, bo o tym warto powiedzieć, są tak zwane monarchy. Wprawdzie monarchia w Stanach Zjednoczonych była 200 lat temu, a to jest właśnie monarcha. Kilka tych egzemplarzy mam. O co mianowicie chodzi? Mianowicie te motyle żyją w Ameryce Północnej oraz w Kanadzie. I mianowicie jesienią lecą ponad 3000 kilometrów do Ameryki Południowej, mianowicie do Meksyku, Boliwii oraz Peru.
w ilościach milionowych, do tego stopnia, że niebo robi się czarne. Jeżeli siądą na niezbyt grubych gałęziach, te gałęzie się załamują. Tam składają jajeczka, z których rozwijają się najpierw gąsienice, następnie poczwarki i z tych poczwarek nowe egzemplarze właśnie tych monarch. Natomiast te motyle, które przyleciały, giną. I okazuje się, że te nowo urodzone monarchy wiedzą, gdzie mają lecieć, wiedzą, gdzie mają się następnie rozwijać. Trochę to przypomina wędrówkę bocianów, ale bociany do nas wracają żywe. Natomiast monarchy po spełnieniu tego wielkiego, pięknego aktu giną. Panie tutaj... doktorze, teraz właśnie możemy oglądać w drugim okienku tę pańską kolekcję. Tak, paść królowej. Ile właśnie tych pan motyli już zebrał? Więc po pierwsze, dwie duże gabloty są w szkole podstawowej w Krakowie oraz w liceum w Krakowie. Następnie dwie skrzynie są w liceum numer 3 w Opolu oraz w szkole podstawowej, również w Opolu. No i w domu są cztery. A poza tym wiele egzemplarzy ofiarowałem swoim znajomym. A poza tym mam taki zwyczaj, że wracając z rozmaitych wojaży zagranicznych, zawsze na recepcji zostawiam kilka motyli na pamiątkę. Bardzo piękna pasja, ale to nie jedyna pańska pasja. Powiedzmy jeszcze właśnie o tym zbieraniu autografów. Ja od razu wyciągnę, bo ja już tutaj, jak pan Pogoda opowiadał, to ja właśnie szukałem, to jest no taki trykot, można, no prawie nie trykot, no bo trójkąta tu nie ma. No ale mamy sewce Barcelony z 2008 roku. No i znalazłem tak, tu jest Ronaldinho, tu znalazłem Puyola. I kogo jeszcze znalazłem? Andreas Iniesta i tyle. Przyznaj, że chciałbyś tak teraz sobie złożyć tę pamiątkę na i zabrać do domu. No to przesłali mi właśnie kierownictwo Barcelony. Po prostu jest to hobby również, można powiedzieć, młodzieńcze. No wymaga to pewnego wysiłku, mianowicie znalezienie adresu, następnie napisanie przepięknego listu, że brakuje mi tylko na przykład autografów Barcelony, co ich dopinguje do przysłania takich rozmaitych pamiątek. I najciekawsze jest to, że bardzo chętnie odpisują mi kluby angielskie oraz kluby hiszpańskie. Natomiast wysyłane moje prośby do drużyn niestety włoskich pozostają bez niestety odzewu. Ale poza również drużynami piłkarskimi mam na przykład w okresie tak zwanej Mały Szomani. Mam autografy nie tylko Małysza, to jest tak zwany Dudek, też bardzo kiedyś będzie znana postać bramkarza. Jerzy Dudek. Jerzy Dudek oczywiście z pięknym autografem. Natomiast okresie... A tutaj to jakby mógł pan to już podnieść. O, 2006-2007 Arsenal. Arsenal, Mały Szomania. I to jest właśnie bardzo ciekawe, że podpisała również jego żona oraz córka, o co w ogóle nie prosiłem, ale mam również autografy już Stocha. No i wreszcie też bardzo ciekawe, mianowicie pozycja, a mianowicie autora jednego z najlepszych polskich piłkarzy. Jeden z najlepszych polskich piłkarzy, czyli Donald Tusk. Z kancelara prezesa Rady Ministrów. Dlatego, ponieważ pamiętamy, że w dawnych czasach jeszcze na stadionie dziesięciolecia odbywały się mecze polityków z piłkarzami pierwszej albo też drugiej ligi. Jak to mówili, haratał w gałę. Tak jest. Także napisałem do niego, no i bardzo sympatycznie odesłał z dedykacją. Panie doktorze, ja jeszcze muszę o to zapytać, ponieważ pan tworzy taką wyjątkową publikację, mianowicie Nieznane fakty o Opolu. To tak na 800-lecie znakomicie w zasadzie się wpisuje. Tak, no ja na razie napisałem dopiero jedną pozycję, którą tutaj chciałem zademonstrować, a mianowicie żony królów i władców polskich. Takie publikacje można znaleźć, ale ja napisałem pod kątem historii i medycyny. Mianowicie interesowało mnie przede wszystkim to, na co chorowały te żony i z jakiego powodu umierały. To jest wyjątkowa rzadkość, natomiast w tej chwili zbieram materiały do właśnie takiej publikacji Nieznane fakty z historii Opola, Polski oraz Europy. Tych pozycji mam już ponad 100 i w tej chwili chodzi tylko o opracowanie oraz wydrukowanie i marzę o tym, żeby to zrobić w bieżącym roku. Dziękujemy bardzo serdecznie, panie profesorze. Dziękujemy za to, życzymy powodzenia, żeby faktycznie... Państwo będą pierwsi, którą tę pozycję otrzymają. To zachęcamy. Zachęcamy do odwiedzenia nas, jak już ta publikacja zostanie wydana. A tymczasem przenosimy się do Adama Wołka. Halo, Adam.
A ja dalej jestem na małym rynku. Przed chwilą mówiliśmy o Afryce, rozmawialiśmy z Janem Morawiakiem, o polskim podróżnikiem, ale, drodzy państwo, Opolszczyzna także ma sporo interesujących zakątków, które należy zwiedzić. Ze mną dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, w skrócie OROT, Piotr Mielec. To prawda, Opolszczyzna ma naprawdę sporo ciekawych zakątków. Warto je zwiedzić, tym bardziej, że zbliżają się ferie. To prawda, wiele ciekawych zakątków, często jeszcze przez nas samych Opolan nieodkrytych. Oczywiście są atrakcje sztandarowe, jak Zamek Moszna Jura, Park Krasiejów, Góra Świętej Anny. No, miasto Opole oczywiście ze swoimi zabytkami, atrakcjami z Muzeum Polskiej Piosenki, Nysa, Brzeg. Ale są też miejsca nieznane często przez nas samych. Mało kto wie, że na Opolszczyźnie mamy chociażby piramidę, czy mamy również mumię w jednym z drewnianych kościółków nieopodal Kluczborka. Warto zwiedzać Opolszczyznę, odwiedzać. Szczególnie na weekend i również warto zajrzeć do wielu restauracji, które proponują w swoim menu kuchnię regionalną, tradycyjną, tak aby posmakować, spróbować również naszych regionalnych, lokalnych przysmaków. No tak, to już jest pełen pakiet, jeżeli chodzi o atrakcje turystyczne, natomiast zimą chyba pojawia się problem, bo nie mamy swojego stoku, nie mamy swojego wyciągu. To jest temat dość często ostatnio poruszany, także i przez nas na antenie Telewizji Polskiej. To prawda, jesteśmy regionem typowo sezonowym. U nas turystyka rozwija się przede wszystkim w miesiącach letnich, powiedzmy od maja do końca września. Wtedy mamy największe nasilenie ruchu turystycznego. Niestety zimą jest już z tym duży problem. Niegdyś mieliśmy stok, chociaż no niewielki, ale jednak w Jarnołtówku. W tej chwili nasza branża turystyczna oferuje pobyty w hotelach powiązane z atrakcjami i z możliwością wyjazdu na stok po stronie czeskiej. No właśnie, jesteśmy taką trochę bazą wypadową. Jesteśmy bazą wypadową. Trochę w tej chwili nie mamy wyjścia i nasi przedsiębiorcy ratują się w ten sposób, że przygotowują taką ofertę. Jest ciekawa oferta zimowa. Wiele hoteli, jeden z hoteli w Pokrzywnej organizuje chociażby dla dzieci pokazy, warsztaty kulinarne bardzo profesjonalne. Można wyjechać na wycieczkę i na stok narciarski, chociażby do Czech, do Zlatych Hor, bo to raptem 5-6 kilometrów. Więc tego typu oferta zimą typowo turystyczna u nas istnieje, funkcjonuje. No i warto zaglądać oczywiście na stronę internetową OROT-u. Tam wszelkiego rodzaju informacje na temat atrakcji turystycznych w naszym regionie, a tych, jak państwo słyszeli, na pewno nie brakuje. Wystarczy się dobrze rozejrzeć. Dziękujemy bardzo serdecznie. A my się tak rozglądamy, a w zasadzie to idziemy po węchu. No. Do odpowiedniego miejsca, czyli wróciliśmy do naszych gości, którzy tutaj w zasadzie przez żołądek chcą zdobyć nasze serca. Tak, i takie placki, tutaj mogę go podnieść, tak? Tak, 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 tylko uważaj, bo on jest zwilżony. O, takie placki, teraz wrzuciliśmy tam, już w sumie on sobie leży troszeczkę i się tam robi, ale jeszcze, co ważne, proszę państwa, mogę? To nie jest jakiś super przyrząd kulinarny, tylko... To jest właśnie super przyrząd kulinarny. No jest super przyrząd, ale z zastosowania miał drapać tapety. No ale właśnie w ten sposób... To raczej jest z drugą stronę. On jest przyrządem kulinarnym, tylko budowlańcy go sobie wzięli do tapet. Jedni drugim zabierają i każdy jest zadowolony. O, wrzucamy już tego placuszka sobie tutaj. Jesteśmy w gotowości i dajemy... Co nakładamy po kolei? Po kolei u nas jest zawsze najpierw... farsz, czy tam główne danie. Przypomnijmy, to jest wołowina z papryką. To jest wołowina akurat z papryką i boczkiem. Posypujemy żółtą, białą cebulą, cebulą marynowaną w occie winnym. Obowiązkowo dużo kolendry. Ser solankowy na górze. To danie się w ogóle nazywa alambre. Robimy je w miarę możliwości tak, jak to powinno być robione. I to jest koniec. I to jest tak naprawdę koniec. Teraz już reszta zależy od osoby jedzącej. Obowiązkowo trzeba to skropić limonką, nałożyć sobie jedną z dwóch sals albo nawet obie, złapać tak, żeby jak najmniej wypadło i spróbować to zjeść. Czyli zwijamy w taki rulonik, można powiedzieć? Nie. Rulonik jest jedną z opcji. Tak, jest jedną z opcji, natomiast zazwyczaj jednak bierze się to... Zazwyczaj łapiemy go w ten sposób i jemy. Aha, a to mogę jeszcze troszkę sosu i będę jadł? No bardzo proszę, Katrze. A my przygotujemy w tym czasie drugą wersję z kurczakiem. Tak, dobrze zapamiętałam? To jest tak, kurczak. Tak, tam to jest szarpanym kurczakiem. Aha, i nie dasz za dużo tego sosu, tak? Tego daje każdy tyle, ile uważa, że
lubi. Dwa rodzaje sosu. Tak, im więcej tam, tym, tym lepiej, tym lepiej, smaczniejsze. Tym bardziej te smaki gdzieś się tam przenikają. Minuta pięć i mamy gotowe bardzo ciekawe tak, danie. Chociaż przygotowanie najpierw tych składników też troszeczkę trwa, prawda? Tak, to się odbywa u nas w kuchni codziennie rano. I tutaj musimy podziękować bardzo naszej Monice, która u nas pracuje i to nam codziennie wykonuje. I teraz... Wiesz co, ja ci pomogę może. O, dzięki bardzo. I teraz haps, tak? I teraz haps. No tak, do kamery nie będę hapsał, nie? Ostre? Nie, ale bardzo dobre, bo to zaraz opowiem. Bo te placuszki smakują jak te chipsy takie tortillowe. Tak, bo właśnie tak. Nachosy robi się dokładnie z tych placków. Tylko smaży się je w głębokim tłuszczu. Iwono, opowiadaj. Bogactwo smaków, rozumiem, tak? A ja się przyglądam natomiast, jak się przygotowuje kolejny placek. Ile tak mniej więcej na patelni trzeba trzymać? My to tak naprawdę robimy na oko. On musi najpierw wpuścić bąbelki z jednej strony, czyli wyschnąć. On się troszkę kurczy, później przerzuca się go na drugą stronę. A czy można zrobić to sobie taką bardziej polską wersję z naleśnikiem na przykład? Nie. Szczerze mówiąc, nie próbowaliśmy, ale na pewno można to zrobić z plackami tak zwanymi tortilla. One są dostępne gdzieś tam w sklepach. Są lepsze i gorsze te placki, natomiast na tych lepszych plackach 20-centymetrowych spokojnie też to można zrobić. Natomiast to wtedy już nie są tacosy. Tylko coś a la tacosy. Coś a la tacosy i to tak generalnie. Jakie tutaj są jest pełna dowolność. Dowolność. Pełna dowolność, tak. Zawsze jest jednak jakiś jeden główny farsz, plus tych dodatków tutaj przynieśliśmy 8 chyba, czy 7. Ich jest natomiast dużo, dużo więcej. I a czy na przykład wersję wegetariańską można też przygotować? Tak, mamy. Z kuchni meksykańskiej? Mamy u siebie. Taki jakiś Juan by jadł. Są amatorzy farszu wegetariańskiego. Robimy go z batatów, z cukinią, z bakłażanem, z bananem i z pulpą pomidorową. Ale z takim bananem słodkim, czy takim bardziej słodkim, wytrawnym? Nie, tych rodzajów banana jest multum, prawda? Używaliśmy przez chwilę właśnie bananów, plantanów, bananów do gotowania, natomiast one są niedostępne u nas. Prowadziliśmy sobie je z Niemiec, ale tylko w ograniczonej ilości niestety. Ale można na takie rzeczy też u nas na pewno trafić, więc... No to przygotowujemy i drugi kolejny tacos. Z kurczakiem. Tym razem. To ja mogę w międzyczasie jeść? Mhm. Możesz. Okej, to nie. Nawet powinieneś, ponieważ tacosy mają to do siebie, że stosunkowo szybko tak, stygną. Nie jest to dobre po tam 5-10 minutach. No, jeszcze 5 minut nie minęło. Natomiast, natomiast one po prostu twardnieją, więc jeżeli tacosy, to tylko i wyłącznie natychmiast. A czym to można na przykład popijać? Popijać to można między innymi herbatą. Wodą. Wodą, oczywiście. A Meksykanie to popijają swoimi trunkami. Oczywiście, tak, jak najbardziej. Dokładnie. No i dobrze, już mamy takie gotowe, tak. To teraz tylko co sosy. Kto woli, tak? Sosy czy co nie sosy? Woli, tak. Ale najlepiej to jest jednak z sosami. Najlepiej jest z sosami, my mamy jeszcze więcej sosów do wyboru. No niestety dzisiaj mogliśmy przynieść tylko te dwa. One się wszystkie różnią smakami, różnią się właśnie ostrością i konsystencją, więc tak naprawdę najlepiej jest popróbować. A takie ostre przyprawy w zasadzie i ostre produkty chyba dobrze działają na nasz tutaj metabolizm. Czekaj, Iwa. O, to na ty pewno. Tu będziesz to miał strój ostry. Ojej, nie spodziewałam się, że to zrobisz. Właściwie się obawiałam, co z tego wyniknie. I tak już jest trochę tej tarteczki. Dobrze, to ja w takim razie zaraz skosztuję tego pysznego tacos. Z ostrymi papryczkami. Z ostrymi papryczkami, których specjalnie dorzucił mi tutaj Kacper więcej, bo tak bardzo mnie lubi. Ale teraz wracamy na kanapę, bo porozmawiamy sobie o tańczeniu i śpiewaniu. I oto jesteśmy. Przebiegliśmy tutaj szybciutko, bo Iwona jeszcze musiała podjeść tam te tacosy. Nie zdążyłam. Na razie obeszłam się tylko zapachem. Ale zaraz skosztuję.
Ale właśnie to jest ważne, że jeżeli już sobie troszeczkę tak pojemy i poćwiczymy, no to ważne, żeby potem to wszystko spalić, no i będzie ku temu okazja, chociażby obserwując tę genialną grupę taneczną, którą mieliśmy, a tymczasem instruktorka tańca Aleksandra Król-Kassan jest już na naszej kanapie. Witamy bardzo serdecznie. Witam również. To, że proszę powiedzieć, co to za grupa była, czyli te młode artystki, które oglądaliśmy. To jest grupa tak zwana reprezentacyjna AZS Tanero Juniorzy. Są to młodzież w wieku od 12 do 15 lat. Te dziewczyny, które akurat dzisiaj z państwem, przed państwem tutaj wystąpiły, one już tańczą u mnie od około 7 lat. Są to ciężkie treningi 2-3 razy w tygodniu po 1,5 godziny. Nie ma lekko, musi być i dieta, i treningi, i obozy. Wszystko tutaj już musi być, żeby to wszystko było na takim etapie, jak już jest. Ale na co dzień jest nas około 200 osób w NYSie. W naszej wspaniałej szkole tańca Tanero. Dzieci się garną do tańca, właśnie do ruchu. Rodzice coraz częściej zapisują na takie zajęcia. No i myślę, że chwała im za to, bo to jest bardzo ważne. Ostatnio udało się zdobyć po raz kolejny trofea. Te trofea są fajne, naprawdę są fajne, dzieciaki się cieszą, ale myślę, że nie najważniejsze. Ja nie jestem w stanie zliczyć tych wszystkich rzeczy, dlatego że tych grup na co dzień mamy około 11 i każda grupa przywozi jakieś trofeo do NYSy. Staram się jak najbardziej oczywiście wszystkim dziękować za to i chwalić je. Natomiast jakie to były zawody? Byliśmy na międzynarodowym turnieju w Legionowie Time for Dance. Na ten turniej przygotowaliśmy się już od jakiegoś czasu. Tam dwie nasze formacje zajęły drugie miejsce w kategorii disco dance, juniorzy i seniorzy. I nasze duety świetnie się spisały, przechodząc kolejne rundy, aż dostając się do finału, zajęły piąte i szóste miejsce kolejno. Bardzo fajnie, fajne to było uczucie. Wygląda, no, na to, jest dumna. Wygląda na to, że Opolszczyzna jest dosyć silna w tym disco dance, bo mamy również pech, prawda? Jest bardzo dużo zespołów. Ja się boję wymieniać, bo boję się, że któryś ominę. Pozdrawiam wszystkich w ogóle instruktorów, z którymi niedługo, bo już dosłownie za miesiąc spotkamy się w NYSie na ogólnopolskim turnieju tańca nowoczesnego w NYSie. Będzie to 9. freestyle dance, a ja już mam zapowiedziane, że będzie około 1000 tancerzy z całej Polski. Wow. Jest naprawdę, turniej zyskuje coraz większą taką renomę, jest coraz fajniej. Mamy bardzo dużo zespołów i z disco dance, i show dance. Naprawdę Opolszczyzna jest malutka. Ale właśnie są bardzo mocne, bardzo mocne na arenie. Ja myślę, że to też jest to, że z małych miast, bo możemy powiedzieć, że Opolszczyzna ma małe miasteczka, właśnie te dzieci nie mają zbyt wiele możliwości, nie ma aż tyle tych możliwości takich pozalekcyjnych i do tego tańca się garną, naprawdę, a taniec mamy w Opolszczyźnie na bardzo wysokim poziomie i to jest super. Może to też wynika z tego, że te dzieci mają taką takie olbrzymie samozaparcie, tak? Taką siłę w dążeniu właśnie do osiąganiu tych sukcesów, do bycia taką perfekcyjną. Do wyjścia ze wsi i nie siedzenia przy komputerze. To jest raz i jeszcze jest inna sprawa. No, my na przykład z NYSy, ja mam bardzo dużo dzieci z okolic, tak? Nie tylko z NYSy, tylko z okolic, okolicznych wiosek. I teraz tak, te dzieci za dużo nie mają możliwości po przyjściu ze szkoły. Dla nich każdy taki wyjazd na zawody to jest ważniejsze niż te sukcesy. To, że gdzieś jedziemy, gdzieś coś zobaczymy, jesteśmy razem. A natomiast w dużych miastach dzieci mają więcej możliwości. Mają kina, baseny, wszelakiego rodzaju różne atrakcje. Tego nie mamy i dlatego chyba to też nam daje możliwości wyjazdów. Ja pamiętam, jak ja trenowałam dawno, dawno temu gimnastykę sportową i po to się robiło sukcesy, chciało się być jak najlepszym, żeby właśnie wyjechać, a gdzieś już za granicę, o Matko Święta. Pani Olu, najlepsza... musimy kończyć, powiedzmy, co jeszcze na koniec. Na koniec mamy dueciki. Właśnie jeden z duetów zajął w ostatnią niedzielę pierwsze miejsce na Dolnośląskich Mistrzostwach w Tańcu. Także dwa dueciki, minutka czasu, disco dance. Na co dzień mają zupełnie inne kostiumy. Dzisiaj nie zdążyliśmy się przebrać, więc szybciutko, dużo dynamiki. I działamy. I działamy. Zapraszamy dziewczyny. To dziękujemy serdecznie za tę rozmowę, no i zapraszamy państwa na ten taniec, który już za moment. Bardzo serdecznie państwu dziękujemy. My tak szybciutko się z państwem żegnamy. Przed nami jeszcze program Macieja Nowaka, tak czy owak, którego gościem będzie dzisiaj pan Przemysław Pytlik z Nowoczesnej. Dziękujemy. Do zobaczenia. Tańczymy.
favor.